Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Storybox zaprasza do wysłuchania książki Anny Szafrańskiej. Widmo grzechu. Czyta Gabriela Jaskuła. Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią. Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Nigdy nie przestanę dziękować przeznaczeniu, że Was spotkałam. Dziękuję. Czekałam na koniec wakacji. Tak, jestem całkowicie świadoma swoich słów i wiem, jak one brzmią. Siedemnastolatka, która namiętnie wyczekuje pierwszego dzwonka w nowym roku szkolnym, musi mieć nierówno pod sufitem, albo być kompletnym kujonem, albo jedno i drugie. Ale czułam, że ten nowy semestr będzie inny, bardziej emocjonujący, może chaotyczny i stresujący, a jego nadejście sprawi, że spale za sobą wszystkie mosty. W porównaniu z czekającymi mnie wydarzeniami, poprzedni rok, spędzony w murach prywatnego liceum Stanisława Augusta Poniatowskiego we Wrocławiu, był niczym bajka. Odległa kraina marzeń, pozbawiona realizmu, do której trafiłam przez przypadek. Więc, co spowodowało, że niepokój, rosnący w moim sercu, osiągnął stadium. Paniki? Dlaczego całe ciało i umysł napinało się, gdy wybiegałam w przyszłość, myśląc o nadchodzącym nowym semestrze? Podpowiem Wam, choć sama o tym jeszcze nie wiedziałam, nadchodziły wydarzenia, które miały wywrócić moje życie do góry nogami i pozbawić mnie płytkich marzeń. Czasami możecie poczuć się jak w jakiejś zwariowanej komedii, gdzie nieporadna bohaterka przeżywa zabawne perypetie okresu dojrzewania, zgodnymi politowania chwilami pierwszego zauroczenia na czele. Więc nie będę mieć do Was pretensji, jeśli po prostu odłożycie tę książkę na półkę. Moje życie nie jest chyba aż tak wciągające, by poświęcać mu tyle uwagi. Jednak jeśli chcecie wciągnąć się w historię Romea i Julii, rodem z XXI wieku, to bardzo proszę. Nazywam się Nela Augustyniak. Oto moja historia. Rozdział pierwszy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. A Księga Zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Wisława Szymborska. Był to ostatni dzień przed powrotem w szkolne mury. Słońce paliło niemiłosiernie. Praktycznie topiłam się w białej, zwiewnej sukience sięgającej kolan. Włosy przykleiły mi się do skroni i karku, a czarne okulary przeciwsłoneczne nie dawały żadnej ulgi. Normalni ludzie o tej porze siedzą w swoich domach, błogosławiąc cud współczesnej techniki, zwany klimatyzacją. A gdzie ja jestem? Dałam się namówić na zakupy w dusznym centrum handlowym. Samochód zostawiłyśmy dziesięć minut spacerkiem od Galerii Dominikańskiej, a moje jedyne pocieszenie stanowiła mrożona herbata. Która z minuty na minutę stawała się coraz mniej orzeźwiająca. W ogóle nie chcę tam wracać. Jęknęła przeciągle po raz setny tego dnia Olga, którą miałam ochotę w tym momencie zabić, a raczej dokonać krwawego mordu. Nie lubię tego zakuwania całymi dniami. W tej szkole trzeba mieć stalowe nerwy i umysł, żeby przebrnąć przez najprostszy test. Nie wiem, jak ty to robisz, Nel. Masz świetne oceny, jesteś przewodniczącą szkoły, chodzisz na kółko teatralne, no i prowadzisz jeszcze życie towarzyskie. Naprawdę cię podziwiam. Jak ja to robię? Po prostu trzeba umieć zagospodarować sobie czas. Ale komu ja to będę tłumaczyć? Wiesz, odrobina wrodzonej inteligencji, samoograniczenia, wstrzemięźliwości, Pewności siebie. No nie, już zaczynasz. Warknęła zniesmaczona, przewracając oczami. Oczywiście wiem, że lubisz sama siebie chwalić, zwłaszcza gdy nikt inny nie widzi ku temu powodów, jednak musisz mieć na uwadze zwykłych ludzi, robokopie. Niektórzy, tak jak ja, nie mają wrodzonej inteligencji i tym podobnych, ale posiadają instynkt samozachowawczy. Chyba mój jakoś nawalił w momencie, gdy rodzice kazali mi startować w egzaminach do tej szkoły. Teraz za to płacę. Obracam się w kręgu kujonów. Dodała, wznosząc obładowane torbami ręce ku niebu. Nie jestem kujonem. wymamrotałam przez zęby, spoglądając na nią z ukosa. Och, wiesz dobrze, że tylko tak się z tobą droczę. Błysnęła białymi zębami, poprawiając zjeżdżające na czubek spoconego nosa okulary. Pokręciłam głową i Olga otworzyła samochód, gdzie z jękiem ulgi wrzuciłyśmy zakupy i natychmiast się wycofałyśmy. Spojrzałam znacząco na przyjaciółkę. Hej, to nie moja wina, że połowa parkingu jest zamknięta na czas wakacji z powodu remontu. Jasne, że nie. Ale teraz mamy w aucie prawie 50 stopni. Ze zbiciem takiej temperatury nawet klimatyzacja sobie nie poradzi i skoro nam obu się nie uśmiecha siedzieć jutro na lekcjach na odparzonych tyłkach, to na razie nigdzie się nie ruszymy. Obeszłam samochód i oparłam się o barierkę przy chodniku. Kilka chwil później Olga dołączyła do mnie i bez pytania zabrała mi z ręki Tea. Uśmiechnęłam się leciutko do jej profilu i rozejrzałam się po okolicy. Choć był już początek września, upał królował od wczesnych godzin porannych po późne wieczory. Dlatego spacerek z galerii dominikańskiej na sam koniec bernardyńskiej nie należał do najprzyjemniejszych. Ale oczywiście rasową jęczy duszą okazała się moja przyjaciółka. Olga Chmielowska jest wysoką dziewczyną z masą rudych, gęstych włosów, z natury prostych i lśniących. Jej ciemne oczy okalają długie rzęsy, a twarz kształtem przypomina serce. Otwarta i towarzyska, zawsze skora pomóc w najtrudniejszych, szkolnych projektach. Potrafi wyczuć, kiedy jest ze mną coś nie w porządku, i postawić za warkoczyki do pionu. Jako, że piastowałam urząd przewodniczącej samorządu szkolnego, a Olga była moją zastępczynią, w czasie organizacji imprez dla uczniów liceum przebywałyśmy ze sobą niemal 24 godziny na dobę. Olga to moja jedyna zaufana przyjaciółka wśród ludzi, którzy mnie otaczają. Bratnia dusza podpora, wspomagająca zachować równowagę w trudnych chwilach. A takich nie brakuje, zwłaszcza w miejscu, w którym obie się kształciłyśmy. Jak zapewne wiecie, w każdym liceum wybiera się ludzi, których się podziwia ze względu na inteligencję, wdzięk, wpływy i charyzmę, ale przede wszystkim za wygląd. Właśnie w takim niezbyt chcianym położeniu znalazłyśmy się z Olgą. Mówię niezbyt chcianym. Ponieważ sukces towarzyski przysparza niestety wrogów, stawiających sobie za punkt honoru przebicie cię w sławie. Taką dziewczyną jest bez wątpienia Weronika Rostocka, wysportowana długonoga blondynka o zimnych jak lód niebieskich oczach. Na samo jej wspomnienie moje ciało przeszywają mroźne dreszcze lecz jesteśmy na nią skazane, jako że pracuje z nami w samorządzie uczniowskim. Gdy otaczają nas ludzie, próbuję pokazać, że jesteśmy najlepszymi na świecie przyjaciółkami, które potrafią wspólnie zorganizować świetne imprezy dla licealistów. Jednak gdyby dobrze się przypatrzeć, ta lodowa piękność na co dzień żywi do mnie jawną niechęć i pogardę sama nie wiem skąd się biorą tacy ludzie a skoro przy sławach jesteśmy nie zdziwi was pewnie fakt że największym przystojniakiem do którego wzdychają uczennice prywatnego liceum poniatowskiego jest kapitan drużyny koszykarskiej mogę z miejsca wymienić tytuły zarówno filmów jak i książek gdzie zadufany w sobie kapitan zachowuje się niczym wypuszczony między ludzi goryl od razu zaczyna zaciekle walczyć z innymi, pozbawionymi mózgu napakowanymi mięśniakami, oznaczenie jak największego terytorium, a zaliczone dziewczyny traktować jak zwycięskie trofea. Ale nie tak zachowuje się Marcel Głowacki. Wysoki, muskularny, z szerokimi barami i szlachetnym spojrzeniem piwnych oczu. Marcel gra na pozycji silnego skrzydłowego i mówi się, że jest odkryciem zeszłego sezonu. Ma jedną z najwyższych średnich w szkole, a jego ulubionym przedmiotem, z którego zdobywa laury na olimpiadach, jest chemia. Przed nim swoje drzwi otworzyły najbardziej znane uczelnie w kraju, mające w swoim programie najlepsze profile, zarówno sportowe, jak i chemiczne. Tam, gdzie jest Marcel, można znaleźć jego cień Jarka Kownackiego. Marcel i jego jasnowłosy przyjaciel są w klasie maturalnej i od przyszłego roku będą już studentami. Bez względu na to, co mówią ludzie w szkole czy znajomi rodziców, jesteśmy tylko przyjaciółmi, którzy lubią przebywać w swoim towarzystwie. Niektórzy najwidoczniej uznają, że rozmawianie ze sobą w czasie przerw i siedzenie przy tym samym stole podczas lunchu, wspólne powroty ze szkoły i pojawianie się razem na szkolnych uroczystościach oraz imprezach wyraźnie wskazują na to, że ja i Marcel jesteśmy parą szczęśliwie zakochanych nastolatków. Wyobraźcie sobie, jak frustrujące jest słuchanie ciągłych westchnień typu Och, jaka z was urocza para. Ślicznie wyglądacie razem. Nel i Marcel, nawet Wasze imiona idealnie komponują się ze sobą, albo tak, oczywiście, jesteście tylko przyjaciółmi. Poważnie, kij wetknęła w mrowisko największa plotkara w naszej dzielnicy, pani Staszak. Gdy usłyszałam jej ostatni komentarz, mój sok pomarańczowy, który akurat piłam, trafił z powrotem do szklanki. Dobrze, że Marcel odciągnął mnie od tego wstrętnego, trzystu kilowego babska, bo przysięgam na wszelkie świętości, że moi rodzice musieliby wpłacić sporą kaucję za zwolnienie ich córki z aresztu po napaści na bezbronną kobietę. Jak się okazuje, Olga, która powinna trzymać moją stronę, twardo obstaje przy swoim. Twierdzi, że Marcel sam sprawia wrażenie, Zainteresowanego czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Sama się nad tym zastanawiałam, bo niby dlaczego nie zaprzecza tym pomówieniom z takim samym uporem jak ja. Łączy nas tylko i wyłącznie szczera i oddana przyjaźń koniec, kropka. Przeważnie to właśnie z moich ust słyszą ludzie, gdy grzecznie prostuje fakty, co jednak nie brzmi chyba wiarygodnie. Jeśli tylko ja zaprzeczam temu związkowi, prawda? Właśnie zdałam sobie sprawę, że moje życie szkolne przypomina chory serial młodzieżowy o wielce ambitnym i błyskotliwym zakończeniu. Otrząsnęłam się z zamyślenia i wyszarpnęłam oldzie resztkę mojego napoju. Powiedz mi, zaczęła odrzucając mokre od potu włosy. Widać w krótkich czarnych szortach i obszernej białej bluzce z motywem kwiatowym, również może być gorąco. Masz zamiar zapisać się na te same koła przedmiotowe, co w zeszłym roku? Prawdopodobnie, a co? Zerknęłam na nią z ukosa. Anielski uśmiech rozlał się po jej twarzy i mogłam się założyć, że za ciemnymi okularami czaił się błagalny wzrok. Natychmiast poprawiłam własne i spojrzałam znowu przed siebie. Jeśli chodzi ci o kwestię, czyli Derek, to mówię zdecydowane nie. Nelka, obiecałaś, że pomyślisz nad tym przed rozpoczęciem nowego roku. Jak słusznie zauważyłaś, powiedziałam, pomyślę, a nie, że się zapiszę. Czyli czeka mnie kolejny rok samotnej walki z Werą. Westchnęła teatralnie i po chwili dodała: Mam nadzieję, że w czasie wakacji w Alpach złamała nogę, albo chociaż rękę, bo raczej szczęście nie dopisuje mi w aż tak wielkim nadmiarze, by nieprzewidziany upadek i wywołany przez to wstrząs mózgu zmienił jej życie i podejście do świata. Dokończyła z przekąsem, robiąc przy tym krzywą minę. Prychnęłam głośno, dziękując opatrzności, że nie miałam w tym momencie niczego w ustach. Olga nie mów tak. Poza tym, Wera w zeszłym semestrze zapisała się do mojego klubu teatralnego. Nie dostała żadnej wielkiej roli na letnie przedstawienie z okazji balu absolwentów, ale drże na myśl o tym, co może się zdarzyć w tym roku. Więc z łaski swojej. Nie mów mi o katordze, jaką przechodzisz na próbach. Ty pracujesz z nią fizycznie. Ja będę musiała znosić ją także psychicznie, a na dodatek skazana jestem na słuchanie jej śpiewu. Profesor Filińska mówiła coś o muzykalu zimowym. Okej, okay, wygrałaś! Uniosła pojednawczo dłonie. Ale nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile cierpliwości kosztują mnie treningi. Chyba w tym roku zapiszę się na jakąś terapię. Już to widzę. Ja i osiem nieznanych mi osób, plus zabójczo przystojny terapeuta. Nagle zeskoczyła z barierki i stanęła przede mną ze słodką miną, jej tajną bronią, zarezerwowaną jedynie dla tych nielicznych ludzi, którym chciała się przypodobać. Cześć, nazywam się Olga Chmielowska, tylko nie mówcie do mnie, Oluś. Cholernie mnie to irytuje i za samo brzmienie tego imienia jestem gotowa zabić. Jestem tutaj, ponieważ mam zaburzenia psychopatyczne ze skłonnościami morderczymi. Po każdym treningu z moją równolatką, której mózg ominęła ewolucja, mam ochotę udusić ją, podpalić blond farbowane włoski, zdjąć skalp. Powyrywać sztuczne paznokcie i pociachać resztki jej zdeformowanego ciała zardzewiałym i tępym nożem na maleńkie, obrzydliwe, paskudne kawałeczki. A i w przyszłym tygodniu organizuje imprezę wpadniecie. Olga idealnie odegrała scenkę, używając mojego pogiętego kartonowego kubka po mrożonej herbacie, jako obiektu swojej agresji. Po chwili z gracją poprawiła włosy. I wzięła głęboki oddech, wracając do swojego przesłodzonego tonu, który można było określić jako landrynkowy. Czy czeka mnie za to krzesło elektryczne? Próbując opanować śmiech i jednocześnie nie spaść z barierki, sapnęłam. Zachowaj mózg Wery. Widząc jego wielkość, każdy sąd cię uniewinni. Oby. Znowu zaśmiałyśmy się na cały głos, lecz chwilę później zostałyśmy zagłuszone przez wielkiego czarnego Hamera H3, który z głośnym rykiem wjechał na wolne miejsce za nami. Westchnęłam zadowolona, widząc wyłaniającego się z samochodu wysokiego bruneta w ciemnych okularach i drogich ciuchach. Witaj przystojniaku. Zagadnęłam zalotnie, Przyglądając się jego wystudiowanym ruchom, zbliżał się z rozbrajającym uśmiechem, i chwilę później zostałam nagrodzona mocnym uściskiem silnych ramion. Siostrzyczko, z dnia na dzień stajesz się coraz piękniejsza, zawołał nad moją głową Michał. Mierząc mnie powłóczystym spojrzeniem, jednak zaraz jego wzrok skierował się na Olgę. Z wrażenia, aż ściągnął okulary za maszystym ruchem. Pewnie laski w Warszawie padają jak muchy, za każdym razem gdy robi coś takiego. A niech mnie, Olga? Mała Oldzia Chmielowska? Dziewczyna zawstydziła się i spuściła wzrok, ale nic nie powiedziała na uszczypliwą formę imienia. Również i ją uściskał Michał. Bez przesady! Nie widzieliśmy się zaledwie rok. Zaśmiała się delikatnie, choć dobrze wiedziałam, że w duszy skacze jej mała dziewczynka, a ów uścisk i całus w policzek uskrzydliły ją na resztę wieczoru. Dziewczyno, nawet nie wiesz, jak się zmieniłaś, obie się zmieniłyście. Dobrze, że wróciłem do miasta. Będę musiał pouczyć wszystkich waszych kolegów i znajomych, w jakiej odległości powinni się trzymać? Michał Augustyniak, mój najstarszy braciszek i jednocześnie zdolny programista, obecnie pracował w jednym z banków, w głównej siedzibie w Warszawie. Na ostatnim roku studiów wygrał konkurs na staż, pisząc innowacyjny program do obsługi baz danych. Trochę trudno wyobrazić sobie tego. Wystrojonego w najlepszy garnitur, Gogusia, który jako nastolatek wykręcał najdziksze numery znajomym i sąsiadom. Teraz pełnił funkcję odpowiedzialnego wicedyrektora. Miał 24 lata, więc jego i Olgę dzieliło 6 lat różnicy. Ich relacje widać było jak na dłoni, tak na siebie działali. Kiedy byli blisko siebie, powietrze aż całe iskrzyło. M mówiłeś, że przylecisz o dwudziestej. Zwróciłam się z wyrzutem do brata, tym samym odwracając jego uwagę od Olgi. Mieliśmy jechać po ciebie z rodzicami na lotnisko. Komitet powitalny, transparenty, radosne okrzyki i to na chusteczek do ocierania łez szczęścia, bo syn marnotrawny powrócił? Wyszczerzył się, oślepiając bielą zębów. Tato już telefonował do prezydenta miasta, by ten dzień uczynić świętem i zamknąć ulicę. Właśnie rozwieszają flagi w pobliżu dworca głównego. Przeczuwałem to. Sapnął sarkastycznie, udając, że ociera pot z czoła. Dlatego zrezygnowałem z lotu i wsiadłem w samochód. Swoją drogą, ojciec będzie cholernie zazdrosny, widząc to cacuszko. I kiedy chciałem wstąpić po kwiaty dla mamy, tu zrobił przerwę i usadowił się między mną a Olgą, otaczając nas ramionami. Zauważyłem dwie piękne dziewczyny, wylegujące się na słońcu, więc postanowiłem je uwieść i zaciągnąć do domu jako trofea, przywiezione z podróży. Dobra, jedźmy już. Bo twoje ego podrywacza zostanie zmiażdżone przez mój bezlitosny sarkazm, braciszku. Zapakowałyśmy się do samochodu i ruszyłyśmy, kierując się za czarnym wozem Michała. Prawda, rodzice będą mieć niespodziankę. Oboje nie mogli się już doczekać przyjazdu pierworodnego. Naprawdę nie dopuszczałam do siebie myśli, że kiedyś oddalę się od nich na tyle, by działać zgodnie z własnym sumieniem, a raczej sercem, czym zasłużę sobie na ich krytykę i ostre słowa. A jednak ten czas nieubłagalnie nadchodził Rozdział II. Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić. Erik Emanuel Schmidt. Ulysses z Bagdadu. Po niecałych dziesięciu minutach wjechałyśmy na podmiejskie osiedle na wrocławskim Brochowie. Skręciliśmy w wąską alejkę tuż pod lasem, a chwilę później z za drzew wyłonił się nasz rodzinny dom. Z przodu znajdowały się dwa dorodne dęby, rozdzielone chodnikiem prowadzących do wielkich drzwi z ciemnego orzecha, z podłużnymi malowniczymi witrażami po bokach. Nasza mała rezydencja, o ile tak właśnie mogę nazwać zwyczajny dom dla pokaźnej gromadki dzieci, miała dwa piętra. Zbudowana była z ciemnoczerwonej cegły i pasującego do niej ciemnego mahoniowego drewna, w starym, lecz dość prostym stylu. Okna osadzone były w grubych, ciemnych ramach, niektóre ozdobione witrażami z tym samym wzorem, co te przy drzwiach wejściowych. Salon i jadalnie dzielił hol. W tych pomieszczeniach umieszczone zostały wielkie okna z nisko osadzonym parapetem. Te wyłożone ciepłymi i miękkimi poduszkami drewniane parapety stanowiły ważny punkt obserwacji, który upatrzyłam sobie w dzieciństwie. Nie można było mnie od nich odciągnąć, kiedy próbowałam wypatrzyć na niebie sanie świętego Mikołaja w wigilijną noc. Kiedy indziej ostatnie promienie słońca padające na witraże rozświetlały całe pomieszczenie, rzucając wzorzyste motywy na podłogę i meble stojące w salonie. Wtedy Mogłam choć przez jedną chwilę sądzić, że jestem księżniczką, mieszkającą w zamku w odległej, tajemniczej krainie, otoczoną kolorowymi światłami, a rozmazane smugi ekspresji barw to elfy, poruszające się zbyt szybko, bym mogła je dostrzec. Za projekt i aranżację odpowiedzialna była moja mama. Pani architekt, słynąca z tworzenia projektów pokoi dla dzieci, sal przedszkolnych, a także parków rozrywki. I właśnie w tym pięknym domu mieszkała moja wielka, kochająca się, ponad miarę rodzina. Zaparkowaliśmy samochody na podjeździe, gdzie stały już auta rodziców i Bartka, i mówiąc szczerze, było dość tłoczno. Gdy tylko wysiadłyśmy z samochodu, zostawiając w nim swoje zakupy, Michał podbiegł do nas i przerzucił nas sobie przez ramiona. Nie wiedziałam, że jest tak silny. Przeszedł cały trawnik, aż do drzwi, które otworzył z głośnym: Ktoś zamawiał trzy gorące towary? Gdybym tylko mogła, uderzyłabym go w potylicę. Jednak obecna sytuacja pozwoliła mi jedynie. Na wydanie głośnego warknięcia dezaprobaty. W domu zapanowała cisza, a chwilę później rozległy się odgłosy zbiegania ze schodów i trzaskania drzwiami, którym towarzyszył szum radosnych okrzyków. Michał postawił nas tuż przy schodach, a sam utonął w wielkich ramionach taty. Mateusz Augustyniak, mój wspaniały, mądry, Dobroduszny ojciec miał prawie 47 lat. Był zawziętym i niezwykle uczciwym prawnikiem, a jego kancelaria znana była w całym Wrocławiu. Michał był wierną kopią ojca, z tym że u mojego rodziciela pojawiły się już pierwsze zmarszczki, a ciemne, zaczesane do tyłu włosy przypruszyła siwizna. Mimo wolnego dnia Tyrał w swoim gabinecie. Zapomniał zdjąć okulary. Nazwałabym to pracocholizmem. Z piętra zbiegł Bartek, mój starszy o rok brat, i rzucił się na Michała, poklepując go mocno po plecach. Naprawdę rodzinne podobieństwo było ogromne. Wszyscy wysocy, przystojni, te same orzechowe oczy, ciemne włosy przywodzące na myśl gorzką czekoladę. Bartek uczył się w tej samej szkole co ja. Był w ostatniej klasie i oczywiście grał w kosza, z czego dumna była cała rodzina, a najwierniej kibicowała mu jej męska część. Chwilę później zeszła moja mama, Dorota. Jej spóźnienie było całkowicie uzasadnione, ponieważ dźwigała na rękach najmłodszego potomka Augustyniaków, Kacpra, liczącego 18 miesięcy. Chłopiec z anielskim rozbrajającym uśmiechem powitał swojego najstarszego brata. Nie jestem uczuciowa, ale widok wielkiego, napakowanego Michała, trzymającego w ramionach małą kruszynę, nie większą niż jego przedramię, poruszył we mnie czułą strunę. Słyszałam, jak stojąca obok mnie Olga głośno westchnęła. Mama była równolatką taty i zarazem jego bratnią duszą, kiedy trzeba, zaborcza, ale przeważnie pobłażliwa i kochająca, oraz niesamowicie czuła i romantyczna. Aż trudno mi uwierzyć, że kobieta o tak drobnej budowie ciała urodziła i wychowała czterech Augustyniaków, w tym trzech mężczyzn. Na początku, jako jedyna w rodzinie, mogła się szczycić iście rudymi włosami, tylko ja odziedziczyłam po niej zielone oczy. Jednak kiedy urodził się Kacper, wyssał z mamy kolor włosów i oczu oraz markowy, dobroduszny uśmiech. Naprawdę przyjemnie jest patrzeć, gdy cała rodzina jest nareszcie w komplecie. Mama westchnęła i zwróciła się teatralnym szeptem do Olgi. Kiedy tak na nich patrzę. Cieszę się, że widzę małą rudą plamkę między nimi. W końcu i moje geny będą w tym klanie. Jednak płynie w nim stuprocentowa krew augustyniaków, więc, czy chcesz czy nie, będzie miał taki sam poziom testosteronu co my. Wtrącił Michał, po czym wybuchnął głośnym śmiechem, przekładając kacpra na drugie ramię. Dlatego nadal mam nadzieję, że charakter odziedziczył po mnie. Inaczej zwariuje, gdy będzie w okresie dojrzewania. Przerwała wzdychając teatralnie. Te telefony w środku nocy, częste odwiedziny dziewcząt, ich niezapowiedziane wpadanie z wizytą, by się przymilić, koszmar. Gdy tematy zaczęły schodzić na te burzliwe i wywołujące dreszcze czasy. Zgodnie zdecydowaliśmy, że czas przenieść się do pokoju. Ta część domu była zdecydowanie większa od pozostałych. Na przeciwległej ścianie królował wielki kominek z ciemnego drewna pod kolor boazerii, którą wyłożony był pokój. Z sufitu zwisał żyrandol, ozdobiony imitacją białych kryształów, rzucając migotliwe światło na znajdujące się w pokoju komody i regały ze zdjęciami, nagrodami, trofeami i dyplomami. Sofy i fotele pokryte ciemną skórą były ustawione przed kominkiem tak, aby rozmówcy mogli widzieć siebie nawzajem. Był też niski stołek ze stojącym na nim bukietem pachnących białych lilii. Mały Kacper nie opuszczał kolan Michała, nawet gdy przyszła pora karmienia. Zafascynowany bratem, wydawał się słuchać go uważnie, a gdy się znudził, zaczął uderzać w jego ramię małym samochodzikiem. Kiedy i ta taktyka przestała być dla niego zabawna, domagał się uwagi głośnym piskiem. W końcu koło piątej zasnął na kolanach brata, a wtedy Michał zaniósł go do pokoju, szepcząc do niego cicho. Wymieniłyśmy z Olgą znaczące spojrzenia. I powlekłyśmy się do kuchni. Nowoczesna kuchnia miała wyspę po środku i mały stół, przy którym jedliśmy szybkie posiłki. Jednak odkąd mama wzięła urlop wychowawczy, została wznowiona tradycja spożywania wszystkich posiłków wspólnie przy dużym stole w jadalni. Zarówno w kuchni, jak i w jadalni były wielkie dwuskrzydłowe drzwi prowadzące na taras ogrodowy. Widzę to, Oluś, zagadnęłam śpiewnym tonem, nie przerywając mycia warzyw. Ale co? Przyjaciółka wycierała sztućce po drugiej stronie wyspy i od chwili przyjścia do kuchni ani razu nie podniosła na mnie wzroku. To jak patrzysz na mojego brata. Reakcja była do przewidzenia. Nóż do masła, który właśnie polerowała, spadł na wyłożoną płytkami podłogę. Uśmiechnęłam się pod nosem, słysząc jak wciąga głośno powietrze. Zdaje ci się. Zaczęła się niekontrolowanie jąkać, wykręcając sobie boleśnie palce. Ja wcale to zupełnie nie to. Co myślę, Olusiu, plączasz się. Do diabła nie. Warknęła agresywnie, tupiąc zawzięcie nogą. A teraz panikujesz. Przecież widziałam te szkliste oczy szczeniaka, kiedy tylko wysiadł z samochodu, i te nostalgiczne westchnienia i przeciągłe jęki. A kiedy trzymał małego kacpra na rękach, myślałam, że popłaczesz się ze wzruszenia. Zakręciłam wodę i wycierając ręce, popatrzyłam uważnie na Olgę. Co się dzieje, skarbie? Dziewczyna przygryzła wargę. Zerknęła w stronę korytarza i biorąc głęboki wdech, wróciła do polerowania. Powiem ci dzisiaj, jak będziemy u ciebie w pokoju, obiecuję. Dodała, widząc moje spojrzenie pełne zwątpienia. Wyjęłam nóż z szuflady i z wprawą zaczęłam kroić ogórka na cienkie plasterki. W międzyczasie weszła tanecznym krokiem mama nucąc cicho pod nosem, sprawdziła pieczeń skwierczącą w piecyku. Tak się cieszę, że Michał już jest w domu, westchnęła przeciągle, odkładając ścierkę na blat. Choć przyznaje, że dwa tygodnie urlopu to stanowczo za mało. Mówił, że i tak musiał się nieźle nagimnastykować, żeby dostać aż tyle, więc cieszmy się, że w ogóle tu jest i będzie na urodzinach taty w ten piątek. Właśnie, dzwoniła pani Staszak. Mama uniosła znacząco brwi, a nazwisko osiedlowej plotkary wypowiedziała z irytacją. Zajrzała do misy z sałatką i sięgnęła po plasterek ogórka. Powiedziała, że z chęcią upiecze szarlotkę na przyjęcie ojca. Kto się w ogóle zapraszał? Zapiszczałam zdziwiona, a szybkie spojrzenie na mamę... Utwierdziło mnie w przekonaniu, że stara pudernica sama się wkręciła. Jak zwykle. Och, znowu będę musiała zabrać gdzieś kacpra. Gdy wprosiła się na ostatniego grilla i wyciągnęła swoje tłuste, nieporadne łapska w stronę małego, to tak się przestraszył, że płakał całą noc. Dziwisz się? zachichotała Olga, wyjmując talerze z szafki. Dzieciak dobrze wie, kogo unikać. Biedak musiał się nieźle przestraszyć tej starej wiedźmy. Dobra, przestańcie tak o niej mówić. Pewnie uszy ją pieką. Mama chyba starała się być poważna, jednak uzyskała całkiem przeciwny efekt. A kolejne plastry papryki znikały z mojej sałatki. Ciociu, ona ma zawsze czerwone uszy. Kuchnie wypełniło zbiorowe parsknięcie, a chwilę później. Pisk mamy. Nel, za co? Chwyciła się za palce prawej ręki. Podkradasz moje składniki na dekorację sałatki. A czyli to ma być dekoracja? Chyba jakaś abstrakcyjna, totalnie surrealistyczna wizja artystyczna. Z wojowniczą miną ponownie uniosłam drewnianą łyżkę. Ale mama mrugnęła do mnie przyjaźnie i odwróciła się, by wyjąć pieczeń z piekarnika. Olga, czy twoi rodzice przyjdą w piątek? spytała po jakimś czasie, przekładając idealnie upieczone mięso na pięknie zdobiony porcelanowy talerz. Kazali przekazać, że pojawią się na czas. Ponoć mają skończyć spotkania z zarządem najdalej pojutrze i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie. Powinni zdążyć na samolot, który wylatuje w południe. Rodzice Olgi mają sieć cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli w najbardziej dochodowych miastach Europy Zachodniej. Obecnie prowadzą inspekcje kilku z nich i o ile pamięć mnie nie myli, teraz siedzą w Kan. To dobrze. A wy będziecie tu zaraz po szkole, mam rację? Równo o trzeciej trzydzieści, mamo. Zapewniłam, przewracając oczami. Najwyżej nie będzie mnie na pierwszym spotkaniu koła teatralnego. Jednak nie wydaje mi się, żeby pani Filińska robiła z tego powodu specjalne problemy. Mam tylko nadzieję, że pani Staszak spóźni się parę godzin. Bo naprawdę chce być na przyjęciu urodzinowym własnego ojca. Ewakuuje się z domu, gdy tylko zobaczę ją na horyzoncie. Będę miała lepsze rzeczy do roboty, niż wysłuchiwanie najnowszych ploteczek. Ostatnie zdania wymamrotałam cicho pod nosem, ale mama i tak to wyłapała, a jej wyobraźnia pomknęła w dobrze mi znaną stronę. Niestety źle obliczyła kierunek lotu, dlatego trajektoria była zupełnie błędna. Masz zamiar się urwać? Umówiłaś się? Nie mów z Marcelem? Mama obserwowała moją reakcję z wypiekami na twarzy. Po sekundzie Olga w solidarności ze mną zwijała się ze śmiechu. Nawet moja własna matka sądziła, że chodzę ze swoim najlepszym przyjacielem. Mamo, nie. Ale mam mężczyznę swojego życia, którego chcę zabrać na długi spacer w nieznane. Olga umilkła natychmiast patrząc na mnie nieodgadnionym wzrokiem zaniosłam pire do jadalni a gdy wróciłam ojciec i moi bracia byli już w kuchni na ich twarzach zagościł wojowniczy wyraz więc kto to jest nelka co to za facet znamy go mam ochotę zrobić mu test sprawnościowy dodał myśliwie michał Wymownie uderzając pięścią w otwartą dłoń. Uśmiechnęłam się słodko i oparłam łokcie na blacie wyspy. Specjalnie zrobiłam rozmarzoną minę. Oczywiście, że znacie, jest młody, nieziemsko przystojny. Uwielbiam, gdy się śmieje i bawi moimi włosami. Oj, zapomniałam dodać, aktualnie śpi na górze w pokoju z pluszakami. Mama i Olga zgodnie jęknęły głośno, robiąc zawiedzione miny. Natomiast panowie jakby odetchnęli z ulgą? No, chyba powinniście być mi wdzięczni, że ratuję waszego syna i brata przed szponami pani Staszak. Mamo, ona żartuje? Michał przeraził się nie na żarty, gwałtownie łapiąc powietrze. Obawiam się, że jednak nie. Pani Staszak dzwoniła rano i była na tyle uprzejma, że zapowiedziała swoje przybycie na przyjęcie urodzinowe ojca. Nie, błagam, Nelka, ja też idę na ten spacer, oświadczył z uporem. Skoro ta zołza będzie, to ja też się zmywam. Dodał Bartek, za co mama zdzieliła go w tył głowy. Na jego nieszczęście stał najbliżej. Dzieciaki, dajcie spokój. Odezwał się ojciec. To trzeba rozegrać na zimno. Trzeba zachować spokój i opanowanie. Trzeba zachować trzeźwy umysł oraz instynkt samozachowawczy. Też idę na ten spacer. To moje urodziny. Też będę chciał zażyć świeżego powietrza. O której ona ma być? Kochanie! Skarciła ojca mama, przekrzykując gromki śmiech który rozległ się w kuchni. Dorotko, przecież wiesz, że dobra koniec. Siadajmy do stołu, bo niewolnicza praca nas kobiet pójdzie na marne. Jednak dyskusja na temat przyjęcia i listy gości towarzyszyła nam przez większość posiłku. Podczas gdy panowie zmywali naczynia, mama poszła zajrzeć do Kacpra, a ja i Olga pobiegłyśmy do mojego pokoju. Dekoracje pokoju zawdzięczałam przede wszystkim mamie, chociaż i ja dorzuciłam swoje trzy grosze. Muszę przyznać, że efekt pracy dwóch dekoratorek, które mają te same romantyczne dusze, był naprawdę imponujący. Oczywiście tata i bracia bali się, że wszystko będzie różowe, a moje zwyczajne proste łóżko przybierze postać bajkowego łoża. Zamiast tego. Ściany pokoju pokrył głęboki odcień wrzosu. W oknie, z niskim parapetem wyłożonym bogato zdobionymi poduszkami, wisiały białe zasłony, zebrane po bokach klamrami z białym motylem. Na okiennych witrażach wymalowane były pnące rośliny, a u samego szczytu królowała elfia wróżka. Łóżko stało przy ścianie po prawej stronie. Po drugiej było białe biurko, a w rogu tuż przy oknie swoje miejsce miała fikuśna toaletka. Praktycznie całą powierzchnię wolnego kawałka ściany zajmowały dwie wysokie szafki z książkami, oddzielone od siebie łóżkiem. Obok drzwi wejściowych były rozsuwane drzwi szafy wnękowej oraz moja prywatna łazienka. Mama postawiła sobie za punkt honoru zbudowanie dla mnie osobnej łazienki. Uważała, że odczuwałabym swoisty dyskomfort korzystając z tego samego pomieszczenia co dwóch starszych ode mnie chłopaków. I miała rację. Jakoś nie uśmiechało mi się schodzenie na drugie piętro, gdzie sypialnie mieli chłopcy. Pierwsze piętro należało w całości do rodziców i Kacpra. Ja miałam pokój na tak zwanym półpiętrze. Tuż nad sypialniami chłopców, i jako jedyna mogłam się poszczycić małym tarasem, na którym przesiadywałam w pogodne wieczory. Mieścił się on w idealnym położeniu na rogu domu, gdzie rosło drzewo o rozłożystych gałęziach i mocnych konarach. Mogło okazać się bardzo przydatne, gdybym kiedyś zechciała wymknąć się niepostrzeżenie z domu. Więc co masz ciekawego do powiedzenia w kwestii Michała? Osaczyłam przyjaciółkę w momencie, gdy zamknęłam drzwi. Olga warknęła cicho i padła twarzą na wielkie łóżko w białej metalowej ramie. Podeszłam do niej i również walnęłam się z całej siły na łóżko. Zachichotałyśmy, gdy nasze głowy boleśnie zderzyły się ze sobą. Widzisz, Oluś, jako twoja przyjaciółka. Muszę ci uświadomić, że uczucie, jakim darzysz mojego brata, jest aż nazbyt widoczne. Jęknęła przeciągle i zasłoniła się poduszką. Po chwili sapnęła i rzuciła nią w daleki kąt pokoju. Okej, okay, może jest jakieś uczucie, cholera, nawet nie wiem, jak to określić. Zirytowana potarła rękami twarz. Wzięła głęboki wdech, a ja cierpliwie czekałam, aż będzie kontynuować. Jasne. Zżerała mnie ciekawość, ale wolała mnie naciskać na przyjaciółkę. Michał podoba mi się od dawna. Zaczęła powoli, zupełnie jakby ważyła słowa, starając się nie powiedzieć za dużo. Właściwie pokuszę się o stwierdzenie, że w sumie. Był moją pierwszą miłością. Hej. Zareagowałam żywo i gwałtownie usiadłam na materacu. Wmawiałaś mi, że był nią Piotrek, ten z klubu piłkarskiego. Gdy obie byłyśmy w pierwszej gimnazjum, miałaś na jego punkcie totalnego kręćka. Jasne, przewróciła oczami, robiąc kwaśną minę. Piotrek może i był przystojny. I był później moim pierwszym chłopakiem, ale całował jak ryba. Poza tym, myślałaś, że powiem ci o tak beznadziejnej rzeczy? Beznadziejnej? Halo, Ziemia Donel, przecież rozmawiamy o Michale Augustyniaku. Miałam powiedzieć, że zakochałam się w bracie swojej najlepszej przyjaciółki? Powiedz, jak byś zareagowała? Westchnęłam ciężko. Widać szykuje się długa rozmowa. Olga, jesteś moją przyjaciółką. Miałyśmy wtedy czternaście lat, a przyjaźniłyśmy się od przedszkola. Traktujecie cię jak siostrę. Co twoim zdaniem miałam sobie pomyśleć? Nie wiem. Warknęła na odczepnego i początkowo usiadła w tej samej pozycji, co ja, jednak widząc moje spojrzenie podkurczyła nogi i otoczyła je ramionami. Dobra, powiem, ale nie patrz na mnie tymi przenikliwymi zielonymi oczami. Chyba oglądałam wtedy zbyt dużo meksykańskich telenowel, ale bałam się, że będziesz sądzić, iż wykorzystuję naszą przyjaźń, by zbliżyć się do Michała. Okej, okay. <laughs> przełknęłam. A w następnej sekundzie mocno uderzyłam się otwartą dłonią prosto w środek czoła. Zachichotałam i spojrzałam na Olgę przez palce. Zarumieniła się wściekle, ale i tak mordowała mnie wzrokiem. No i z czego się śmiejesz? Wycedziła przez zęby. Jestem zdołowana niskim poziomem inteligencji mojej najlepszej przyjaciółki. Błagam, powiedz, że żartujesz. Jednak gdy uciekła spojrzeniem. Ponownie westchnęłam i przysunęłam się do niej, biorąc ją za rękę. Słuchaj, nigdy w życiu bym tak nie pomyślała. Powiedziałam akcentując każde słowo. Prędzej próbowałabym was ze sobą sparować, bo pasujecie do siebie idealnie. Dwa takie same charaktery, z wybujałym ego nadmierną pewnością siebie, a inteligencji za grosz. Nadal mówisz o mnie i Michale. Bo jak tak, to ci zaraz przyleję. Uśmiechnęłam się słodko i zadałam najważniejsze pytanie. I co zamierzasz z tym zrobić? A teraz przewidywalna odpowiedź. Nie wiem. Tak, bez wątpienia zostanę etatową wróżką. Już słyszę, że dzwonią do mnie z Komitetu Przepowiedni Czarodziejskich do spraw mediacji. Na twoim miejscu wzięłabym się w garść. Michał ma już 24 lata. Na dodatek mieszka w Warszawie. Kto wie, kogo tam może spotkać? Pięknie, skrzywiła się nieznacznie. A ja mam 18 lat i bankowo uważam mnie za smarkule. Przyjaciółkę młodszej siostry. Ej, bez sarkazmu. Nelka, to nie sarkazm. To rzeczywistość. Wykorzystaj ten czas, ciągnęłam, niezrażona jej ironiczną odpowiedzią. Jeśli dobrze to rozegrasz, będziesz mogła później bez stresu do niego zadzwonić, pisać z nim, a może i nawet go odwiedzać. Poza tym, teraz dostał awans, więc będzie przyjeżdżać dwa razy w miesiącu na kilka dni. Wyraźnie dzisiaj mówił, że od teraz będzie nadzorować pracę oddziałów we Wrocławiu. Katowicach i Krakowie. Prawda, będzie miał pełne ręce roboty, ale przynajmniej będzie się kręcić gdzieś blisko. A co jeśli on naprawdę uważa mnie tylko za twoją przyjaciółkę? Wzięłaś to pod uwagę? Olga spojrzała na mnie z żalem w oczach. Dawno nie widziałam w nich takiego smutku. Więc twoja głowa w tym, żeby przestał tak myśleć. Ale pamiętaj, drobne kroczki. Większe efekty dokończyła, przewracając oczami. Właśnie. Przygryzła nerwowo wargę, na której, mimo upływu kilku godzin, nadal znajdował się błyszczyk. Nelka. Ale co jeśli. Nam się nie uda. Jeśli będziemy razem przez kilka dni, tygodni o miesiącach już nawet nie marzę ale i tak ze sobą zerwiemy. Jak będziesz w stanie pogodzić przyjaźń z więzami rodzinnymi? Kochanie! Złapałam ją za ręce, aby dać jej do zrozumienia, że mówię całkowicie poważnie. Jeśli, Michał, nie zauważy, jaka jesteś wspaniała i jakie masz kochające serce, ja osobiście skopię mu tyłek i zakażę pokazywania mi się na oczy. A jeśli jakkolwiek laska przestąpi próg tego domu jako jego oficjalna dziewczyna i nie będziesz nią ty, cóż, czeka ją taki los, jaki ty zafundowałabyś w werze, a Michałowi grozi kastracja. Przełknęła głośno ślinę, patrząc z przerażeniem w oczach. Więc wszystko jasne. Podsumowując, jestem zakochana w twoim bracie. A ty mi tego nie wypominasz, nie zrywasz naszej przyjaźni i nawet chcesz mi pomóc. Więc, jeśli Michał w przyszłości zechce się rozmnażać, to z nikim innym tylko ze mną, tak? Jak bardzo jesteśmy porąbane! Wyszczerzyłam się do olgi, otwierając szeroko ramiona, w które wpadła z głośnym piskiem. Przytuliłam ją mocno do siebie pocieszająco, masując jej plecy i ramiona. Muszę przyznać, że zrobiło mi się lżej, gdy usłyszałam szczere wyznanie z ust przyjaciółki. Nareszcie nie jestem skazana na domysły. Uśmiechnęłam się i uwolniwszy Olgę, zwlokłam się z łóżka. Musiałam naszykować rzeczy na jutrzejszy dzień. Oczywiście mogłam zrobić to rano, ale podejrzewałam, że Olga będzie u mnie nocować. Rzadko spała u siebie, gdy rodziców nie było. Pusty dom ją przygnębiał. Wolała wesołe, ciepłe i głośne gniazdo Augustyniaków. Podeszłam do szafy i rozsunęłam drzwi. Olga zjawiła się za moimi plecami, zupełnie jak pies słyszący komendę swojego pana. Uwielbiała ciuchy. Wiedziałam, czym poprawić humor i rozgonić ciemne chmury kłębiące się nad jej wspaniałą główką. Szykujesz się, żeby powitać jutro swoich poddanych, królowo? Nienawidziłam, gdy zwracała się do mnie tym tytułem. W zeszłym roku trafiłyśmy do liceum, gdzie na balu zimowym i wiosennym przypadło mi w udziale zdobycie korony królowej pierwszych klas. Tak. Chciałam coś prostego, ale jednocześnie szykownego i powalającego. Innymi słowy, ten sam styl co zawsze. Olga! Dobra, już nic nie mówię. Jędza pokazała mi język, a ja mądrze odwdzięczyłam się jej tym samym. Wyciągnęłam marszczoną spódnicę do kolan w szaro-czarną kratę, dość rozłożystą, do tego biała koszulka z krótkimi rękawami. Z lekkim dekoltem i rzędem falbanek wokół niego. Zwężała się w talii i była bardziej obcisła na biuście. Czarne rajstopy i botki na wysokim obcasie z ozdobnym zapięciem z boku, srebrną klamrą. Obróciłam się z wybranymi rzeczami w stronę Olgi, która zerknąwszy na mnie znad najnowszego Kosmo, pokiwała głową z aprobatą. Powiesiłam rzeczy na drzwiach szafy, zostawiając ją szeroko otwartą. Olga chomikowała swoje ciuchy u mnie, więc na pewno będzie chciała sama coś wyjąć na jutro. Wyciągnęłam z dołu szafy czarną torebkę i podeszłam z nią do biurka, gdzie wrzuciłam do niej potrzebne mi jutro zeszyty. Książki zakupiłam tuż przed zakończeniem roku w czerwcu i włożyłam od razu do szafki w szkole, więc nie musiałam ich jutro dźwigać. Zerknęłam na zegarek stojący na biurku przy laptopie. Już po dziesiątej, idziemy spać, czy robimy coś pożytecznego? Jak na me żądanie, rozległo się pukanie do drzwi, a po charakterystycznym odgłosie poznałam, że to Michał. Olga chyba też, bo uniosła się na łóżku i przybrała bardziej dziewczęcą pozę. Hej, piękności! Michał nie wszedł do środka ale oparł się barkiem o framugę. Mama wysłała mnie do waszego dziewczęcego raju. Z pytaniem, czy nie macie ochoty na herbatę, kawę lub gorącą czekoladę? Tak chętnie. Zaraz zejdziemy, odpowiedziałam, nie patrząc na przyjaciółkę. Michał wyszedł z pokoju, błysnąwszy zębami. Nawet nie protestuj, uprzedziłam, nim zdążyła otworzyć usta. Od dziś spędzasz każdą, zaznaczam każdą możliwą chwilę w towarzystwie Michała, niezależnie od tego, czy będzie sam, z nami, czy z kumplami. Zrozumiano? Nawet nie obejrzałam się, czy zaakceptowała mój plan i gestem wskazałam drzwi. Olga z warknięciem rozjuszonego zwierza rzuciła gazetę na szafkę nocną i zwlekła się z łóżka. Może uznacie mnie za desperatkę, próbującą za wszelką cenę zeswatać najlepszą przyjaciółkę z moim bratem. Może rozumowaniem zbliżam się do etapu bezmózgiego jaskiniowca, ale nie robiłabym tego, gdyby nie dwie bliskie mojemu sercu osoby. Nie mówiłam tego Oldze, bo jak ją znam, wpadłaby w euforię, ale do tej pory nie widziałam, żeby Michał patrzył z takim ciepłem. I uczuciem na którąkolwiek ze swoich byłych dziewczyn. I by z taką swobodą zachowywał się w czyimś towarzystwie. Tylko kretyn nie zauważyłby, że mają się ku sobie. Wolnym krokiem podeszłam do szafy i zmieniłam białą sukienkę na parę wytartych dżinsów i zwykłą szarą koszulkę Polo. Przejrzałam się w wielkim, zdobionym lustrze, wiszącym między łazienką a garderobą. Ciemne, gęste włosy barwy mlecznej czekolady, które w słońcu miewały rudawe refleksy, sięgały mi do połowy pleców. Mama mówiła, że mam twarz elfa, niemal idealny trójkąt z małym kształtnym nosem, dużymi, intensywnie zielonymi oczami i długimi czarnymi rzęsami. Ciemne brwi, wygięte włók, delikatne rysy twarzy i idealnie czerwone, wykrojone usta. Byłam drobna. Przy swoim wzroście 1,65 m, miałam wąskie biodra i długie, szczupłe nogi. Wbrew pozorom, nie starałam się błyszczeć i specjalnie stroić, ale lubiłam się dobrze ubrać, to chyba nie grzech. Przypomniałam sobie jeszcze o czymś, i szybko wróciłam do biurka. Porwałam z niego zeszyt w grubej okładce, który pełnił rolę mojego osobistego notesu. I nie mam tu na myśli kalendarza czy terminarza spotkań. Był to swego rodzaju pamiętnik, ale nie pisałam w nim o swoich przemyśleniach, nie opisywałam dni czy zdarzeń, które wywarły na mnie wrażenie. Żeby prowadzić pamiętnik, trzeba było mieć w ogóle o czym pisać. Był to raczej notatnik. Zapisywałam w nim: Ulubione cytaty z książek, filmów czy tekstów piosenek. Były tam też wklejone zdjęcia przyjaciół podczas szkolnych imprez oraz zupełnie nic nieznaczące dla osoby postronnej rzeczy. Dla mnie list z potwierdzeniem przyjęcia do liceum, bilety lotnicze do Paryża albo wejściówki na zeszłoroczny koncert Linking Park, to pamiątki, które chciałam zostawić sobie na całe życie. Ciekawe, czy kiedyś zapiszę tu notatkę w rodzaju Drogi Pamiętniku. Pomyślałam. Miałam go od przeszło dwóch lat i był wypchany niemal do granic możliwości. Na okładce namalowane były granatowo-fioletowe bratki na stonowanym różowo-niebieskim tle, a grzbiet otaczał szorstki w dotyku podłużny kawałek kremowego materiału. Szkoda tylko, że od kilku tygodni nie miałam okazji nic w nim napisać. Ciekawe. Wakacje, czas wolny od trosk, jedynie przyjaciele i rodzina i żadnych specjalnych zdarzeń, które mogłabym sfotografować, cytatów z przeczytanych książek, filmów, słuchanych nieustannie płyt. Wkładając swój osobisty notes do torby. Obiecałam sobie w duchu, że jutro uzupełnię w nim braki na jakimś wolnym przedmiocie. Rozdział trzeci. Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie. Karl Gustav Jung. Rano przywitały mnie słabe promienie słońca wpadające przez okno. Uniosłam głowę z nadpoduszki i, widząc na budziku wczesną godzinę, zamruczałam niezadowolona. Ukryłam twarz w poduszce, w duchu przeklinając siarczyście. Gdybym nie dała się namówić na małą kawkę przed pójściem spać. Pewnie teraz we śnie przewracałabym się na drugi bok. Normalnie piłam słabą herbatę z cytryną, więc sama nie wiem co mnie podkusiło, żeby poprosić o parującą czarną ciecz o gorzkawym smaku. Przysięgam, nigdy więcej nie wezmę do ust kawy. Olga spała jak zabita tuż obok mnie, ale jej to by nie obudziła orkiestra denta, grająca skoczną polkę. Pogodzona z tym, że już nie zasnę, odgarnęłam puszystą, ciepłą kołdrę i poczłapałam do łazienki. Mając więcej czasu, niż zazwyczaj, wzięłam długi, gorący prysznic, który mnie zrelaksował i jednocześnie orzeźwił moje ciało. Umyłam włosy ulubionym szamponem truskawkowym, a zaraz po spłukaniu odżywki upięłam mokre kosmyki na czubku głowy. Wycisnęłam na myjkę odrobinę delikatnego żelu pod prysznic o kojącym zmysły zapachu cytrusów. Takie proste, codzienne czynności odegnały moje złe przeczucia co do zaczynającego się dnia. Wychodząc z brodzika, osuszyłam się dokładnie białym, puchowym ręcznikiem i uchyliłam małe okienko znajdujące się nad niedużą wanną. Owiono u mnie chłodny podmuch wiatru, i na mojej skórze pojawiła się gęsia skórka. Zabrałam się za zrobienie delikatnego makijażu. Później byłoby to znacznie trudniejsze z olgą, wpadającą co kilka minut do łazienki. Stosowanie podkładu mijało się z celem. Miałam delikatną porcelanową cerę. Wtarłam więc krem do twarzy i pomalowałam rzęsy maskarą. Nim wyjdę z domu, nałożę jeszcze czerwony błyszczyk na usta. Wyciskając balsam do ciała o zapachu trawy cytrusowej i pomarańczy, usłyszałam z pokoju poranne odgłosy budzącej się Olgi. Przewróciłam oczami, słysząc jej monstrualne ziewnięcie, wciągnęłam ulubione szare, rozciągnięte spodnie od dresu i wyblakły czarny podkoszulek Michała. Naprawdę usilnie starałam się powstrzymać szaleńczy chichot, widząc pozycję, jaką przybrała Olga. Leżała na brzuchu, głowę miała przykrytą poduszką, lewą nogę odkrytą, a resztę ciała schowaną pod puchową kołdrą, jakby miała za sobą pracowitą noc albo zabalowała zbyt długo. Kobieto Czy ty nie masz co robić, tylko brać prysznic w środku nocy? Wymruczała zachrypniętym głosem, zakopując się głębiej w pościeli. Dla Twojej informacji, za półtorej godziny zaczyna się szkoła. Właśnie, czyli na dobrą sprawę, miałam jeszcze pół godziny smacznego, regenerującego komórki snu. Myślisz, że łatwo jest dbać o nieskazitelną i piękną cerę? Mam rotała coraz ciszej, a po chwili po pokoju rozniósł się odgłos cichego pochrapywania. Najciszej jak mogłam. Usiadłam na brzegu materaca i rzuciłam się z nienacka na kokon. Głośny, stłumiony pisk rozbawił mnie jeszcze bardziej, przez co z większą ochotą zabrałam się za łaskotanie. Nel do diabła, przestań! Zachowujesz się jak dzieciak. Mniej więcej w ten sposób piszczała przez cały czas, póki pokonana nie zerwała się na nogi, w mig uciekając pod samo okno. Na sobie miała tylko bokserki i koszulkę na ramiączkach. Czy ty naprawdę nie masz żadnego twórczego zajęcia, tylko stawiasz sobie za punkt honoru doprowadzanie mnie do bolesnej pasji z samego rana? Okej, okay, rób co chcesz, a ja przygotuję śniadanie. Sapnęłam, zbierając się do wyjścia. W momencie, gdy miałam zamknąć za sobą drzwi, oberwałam w głowę. Czy u was w domu przed siódmą rano panuje grobowa cisza? Bo wszyscy jeszcze smacznie śpią? No cóż, nasza rodzina nie zaznaje takich luksusów. Dom Augustyniaków budzi się do życia o świcie. Zazwyczaj tym, który zachowuje się jak ludzki budzik, jest Kacper. Schodząc do kuchni, zastanawiałam się kto ma dzisiaj dyżur. Ucieszyłam się, widząc mamę przygotowującą moje ulubione tosty francuskie z serem. Podśpiewywała radośnie razem z Celine Dion. Widać wstała jakiś czas temu, bo była kompletnie ubrana. Włosy miała elegancko ułożone i starannie zrobiony makijaż. W foteliku przy oknie siedział Kacper, wymachując pustą butelką po mleku. – Dzień dobry, mamo. Przywitałam się radośnie, całując ją w policzek. Witaj, kochanie. Kacper roześmiał się głośno i wyjątkowo piskliwie, a drewniane krzesełko zatrzęsło się pod wpływem gwałtownego wierzgania. Natychmiast porwałam go, składając na jego pulchnym, mięciutkim policzku głośnego całusa. W podzięce zapiszczał mi do ucha. Trzymając go mocno na rękach, Okręciłam się szybko wokół własnej osi, na co zareagował kwikiem. Mogłam się założyć, że kilka decybeli więcej i byłby w stanie skruszyć szkło. Kacper dopiero co jadł. Upomniałam mnie delikatnie mama, przekładając gotowe tosty z patelni na półmisek. Przewróciłam oczami i jedną ręką po kolei wyciągnęłam talerze, sztućce i szklanki do soku. Starając się niczego nie upuścić, a na drugiej ręce trzymając małego dzieciaka, z pasją opowiadającego chaotycznymi, urywanymi słowami o zaletach najnowszego samochodu. Przysłuchiwałam się uważnie, czasem dodając coś od siebie. Gdy już wszystko było na stole, usiadłam z braciszkiem na kolanach i nalałam sobie soku pomarańczowego. Nadal prowadziłam rozmowę o kółkach, kolorze maski, małej rysie na drzwiach od strony pasażera, a malec z wypiekami na twarzy opisał, oczywiście w dziecięcy sposób, jak jego nowe auto wdało się w wielki, widowiskowy karambol z pozostałymi samochodami. Rzecz jasna, bogiem tego kataklizmu, który skazał na wyrzucenie do śmieci przeszło tuzin zabawek, był właśnie Kacper. Mama podała półmisek z parującym daniem, akurat gdy do kuchni wszedł tata, zapinając mankiety błękitnej koszuli. Ucałował ją w policzek, puszczając przy okazji oczko. Mama rozchichotała się niczym nastolatka i poszła przynieść świeżo zaparzoną kawę z ekspresu. Miło było popatrzeć, jak rodzice kochają się niezmiennie, tą samą miłością, jak w momencie, gdy brali ślub. Właśnie jadłam razem z małym drugiego tosta, gdy radosne towarzystwo, składające się z moich braci i Olgi, zawitało do kuchni. Bartek i Olga ubrali się odpowiednio na pierwszy dzień w szkole, ale z zachowaniem własnego stylu. Bartek miał granatowe dżinsy i czarną koszulę z czerwonym krawatem, a na głowie czapkę z daszkiem. Olga wybrała obcisłe czarne spodnie, Białą bluzkę z niebieskim szerokim paskiem w talii i niebieskie szpilki. Michał natomiast wyglądał, jakby dopiero co zwlekł się z łóżka. Ojciec zerknął z nadczytanej gazety, unosząc wysoko brwi, w ten sposób skrytykował bokserki i podkoszulek Michała. Jakie odnieśliście wrażenie? Kochająca się rodzinka z uśmiechem na twarzy zaczyna nowy, Ekscytujący dzień w krainie zwanej Arkadią? Uwierzcie mi lub nie, ale każdy poranek zaczynamy w ten sposób. Zdarzają się małe spory, jednak nigdy nie przywiązywałam do tego szczególnej wagi. Jak to jest, że doceniamy takie drobnostki dopiero gdy to utracimy? Czy przyjeżdża po Was, Marcel? Spytał ojciec, starannie składając gazetę. Przyjeżdża? Skierowałam pytanie do Olgi, która przewróciła oczami i wyciągnęła komórkę ze spodni. Mam nadzieję, że to nie jest ten pasek, który sobie wczoraj upatrzyłam dodałam, gdy wybierała numer do naszego przyjaciela. Spokojnie zbyła mnie, ale widząc mój świdrujący wzrok, dodała. Ten pasek kupiłam wczoraj, kiedy ty. Jej znudzony ton uległ zmianie na rzecz swobodnego i lekko trącącego flirtem. Marcel, przystojniaku, chcesz zabrać do szkoły dwie piękności? Bardzo śmieszne. Zreflektuj się, albo poznasz smak mojej zemsty. No, teraz lepiej. Okej, okay, czekamy. Przyjedzie za pół godziny. Poinformowała łaskawie i rzuciła mi uważne, przeciągłe spojrzenie. Chyba nie masz zamiaru iść w dresie. Mamy jeszcze pół godziny, zdążę się przebrać. Pogłaskałam kacpra po rudej główce, nim ześlizgnął się z moich kolan na podłogę, gdzie chwiejnie powędrował do taty. Skoro mowa o Marcelu, to jak daleko posunęliście się w swoim związku? Wtrącił z chytrym uśmieszkiem Michał, żując plasterek szynki. Zacisnęłam usta i posłałam mu wymuszony uśmiech. Wiecie co? Skoro skończyliście się bawić moim kosztem, to ja jednak pójdę się przebrać. Czym prędzej pognałam na górę, skąd dosłyszałam głośne przybijanie piątek, a obrzydliwy rechot moich braci rozniósł się po całym domu. Zrzuciłam stary dres i założyłam naszykowane wczorajszego wieczora ciuchy. Usiadłam przy toaletce, gdzie dopracowałam makijaż, wyszczotkowałam włosy i pociągnęłam usta błyszczykiem. Przez chwilę wpatrywałam się w obraz świata za oknem. Mieszkaliśmy na końcu osiedla, więc miałam widok na ciemny, intensywnie zielony las. Gdy byłyśmy małe i Olga u mnie nocowała, bała się szumu drzew w nocy. Dziwne, ja czułam jedynie fascynację czymś tak pięknym, a jednocześnie tajemniczym, mrocznym i złowieszczym. Olga bezceremonialnie wkroczyła do pokoju, stukając obcasami o panele. Chwyciła torebkę leżącą na szerokim wiklinowym fotelu. Gotowa? Rzuciła, patrząc na mnie wyczekująco. Marcel już przyjechał? Nie, ale dzwonił, że wcześniej wyjechał z domu, więc możemy się go spodziewać w każdej chwili. Ja już zejdę na dół, dobrze? Kiwnęłam głową i spojrzałam w swoje odbicie. Uśmiechnęłam się blado, próbując sobie wmówić, że uśmiech jest szczery i płynie prosto z serca. Kilka minut później czekałyśmy przy schodach na marcela, a czas skracałyśmy sobie luźną pogawędką z Michałem, który postanowił się przywitać z młodszym kumplem. Słysząc gong, poderwałam się nerwowo. Podeszłam do drzwi i nim je otworzyłam, wzięłam głęboki, uspokajający wdech. Na progu stał wysoki, niesamowicie przystojny brunet o piwnych oczach które zamigotały tajemniczo, gdy na mnie spojrzał. Tak mi się przynajmniej wydawało. Miał niesamowite usta, obiekt westchnień i fantazji wielu nastolatek. Idealnie pasowałby do kwadratowej szczęki i wystających kości policzkowych. Sięgałam mu zaledwie do ramienia, więc schylił się, chcąc pocałować mnie w policzek. Usłyszałam, jak mocno wciągnął powietrze, i prawie niezauważalnie przejechał nosem po mojej szyi, w miejscu, gdzie delikatnie skropiłam się perfumami. Jak zwykle, ślicznie wyglądasz. Wymamrotał basowym głosem, uśmiechając się tuż przy mojej skórze. Dziękuję, ty również. Marcel miał na sobie białą koszulę i luźne dżinsowe spodnie. Czarny, niedbale poluzowany krawat wisiał u szyi, włosy potraktował żelem tak, aby wyglądały na rozczochrane, i mimo tego niechlujnego wyglądu prezentował się całkiem seksownie. Hej, a co ze mną? Olga stanęła przed nami z założonymi rękami, robiąc przy tym minkę obrażonej dziewczynki. Jasne, wyglądasz pięknie westchnął Marcel przewracając oczami, za co oberwał w ramię. Od początku naszej znajomości, wiedziałem, że masz niezawodne podejście do kobiet. Zdrać mi imię twojego mentora, odezwał się Michał, przerywając wielce dojrzałą przepychankę między Olgą a Marcelem. Chłopak wyglądał na szokowanego, ale szybko się ogarnął i podał mojemu bratu rękę. Człowieku, lata cię nie widziałem. Gdzie cię do diabła wywiało? Polowałem na gorące europejskie laski, odparł bezceremonialnie Michał z łobuzerskim uśmiechem. Zawarczałam cicho i niebezpiecznie zmrużyłam oczy. Lepiej jedźmy do szkoły, bo jeszcze zarazisz się kretynizmem pierwszego stopnia. Warknęłam, ciągnąc przyjaciela za rękę w stronę wyjścia. Koniecznie bądź w piątek na imprezie. Pogadamy, zdążył jeszcze powiedzieć mój brat, zanim zamknęłam mu drzwi przed nosem. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.